Siema, tu Wachacz. Zapraszam na spotkanie z Mitsubishi Eclipse Crossem w wersji drugiej od góry pod kątem wyposażenia, to znaczy Intense Plus. Spędziłem z tym samochodem tydzień. Przez ten czas nazbierałem o nim 24 spostrzeżenia, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Mawiają, że człowiek do wszystkiego może się przyzwyczaić. Nigdy nie zgadzałem się zbytnio z tym stwierdzeniem, a teraz mam kolejny przykład utwierdzający mnie w tej opinii, bo pomimo upływu lat, tył Eclipse Crossa wciąż według mnie jest przekombinowany i przez wysoką listwę łączącą światła nie wygląda zbyt zgrabnie. A szkoda, bo testowany model od frontu prezentuje się za to moim zdaniem bardzo dobrze. Projekt tej części nadwozia jest wyrazisty i wszystkie elementy się tam ze sobą zgrabnie komponują, zwłaszcza gdy chromowane i czarne wstawki na grillu otoczone są niebieskim lakierem Metallic, który wypada rewelacyjnie i wart jest zdecydowanie dopłaty 2800 zł. 18-calowe felgi obecne są w wersji Intense Plus w standardzie. Instrumenty pokładowe we wnętrzu Eclipse Crossa mają klasyczne rozlokowanie, wszystko jest z grubsza tam, gdzie można się tego spodziewać, co pozytywnie wpływa na ergonomię i taką przystępność obsługi przy pierwszym kontakcie. Jeśli chodzi o design, to nie ma tutaj jakichś wielkich fajerwerków, ale też nie jest przesadnie nudno, chociażby gdy popatrzy się na konsolę centralną i to jak wygląda, więc mnie przebywało się w takim otoczeniu przyjemnie. W prezentowanym modelu pod maską znaleźć się może tylko jeden silnik, czyli benzynowe 1.5 Miwek Turbo o mocy 163 koni mechanicznych, a w trakcie konfiguracji modyfikować można, czy będzie on występował z manualem, automatem, napędem naprzód, czy też na wszystkie koła. W Intense Plus można mieć tylko automatyczną skrzynię, a w egzemplarzu testowym znalazł się jeszcze wymagający dopłaty 8000 zł napęd 4x4. To, co mocno zwróciło moją uwagę w benzynowym silniku, to jego świetna kultura pracy. Bo na przykład podczas toczenia się po parkingach czułem się trochę jakbym jechał hybrydą, a podczas operowania na wyższych obrotach miał on wygładzony, nienachalny dźwięk, nie wpadał też w wibracje, dlatego dziwi mnie trochę, że gdy silnik na przykład na światłach jest dłużej wygaszony, to gdy elektronika uzna, że trzeba go odpalić, to robi to często z wyraźnym szarpnięciem, na szczęście podczas jego włączania przyciskiem, czy puszczając pedał hamulca już tego efektu nie ma, a odpalanie przebiega tak jak trzeba. 1,5-litrowa benzyna w taki sposób przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Zachowanie obrotomierza podczas przyspieszania z gazem w podłodze nie zdradza, że mamy w Eclipse Crossie do czynienia z automatem bezstopniowym CVT, bo symulacja realnych biegów działa wtedy skutecznie, jednak w trakcie częstszego na co dzień, delikatniejszego zwiększania prędkości, skrzynia reaguje już jak rasowy bezstopniowiec, trzymając nieraz obroty na stałym poziomie i generując przy tym monotonny dźwięk. Generalnie nie lubię takiej charakterystyki, ale muszę przyznać, że tutaj nie zwracała ona za bardzo mojej uwagi, czego zasługą była już wspominana wysoka kultura pracy silnika. CVT nie zawodzi w kwestii płynności pracy, która jest świetna i też dobrze wypada pod kątem reakcji na operowanie gazem, bo zwłoka jest wtedy mała, w takim aucie zupełnie pomijalna. 163 konie i niezamulający automat to bardzo fajna kombinacja w trasie. Testówką pojechałem na długą podróż w góry, z której w większości widzicie przebitki teraz na ekranie i zrobiłem w jej trakcie kilkaset kilometrów po drogach szybkiego ruchu i ani razu nie brakowało mi dynamiki w trakcie wyprzedzania czy wykonywania innych manewrów. Nawet przy prędkościach ponad 120 km na godzinę samochód miał ochotę do przyspieszania i lekkie wciśnięcie w fotel mogłem poczuć. Nie czułem za to, aby silnik męczył się przy wysokich prędkościach, bo nawet przy 140 km na godzinę trzymał około 2,5 tysiąca obrotów i pracował cicho. Jeszcze dla formalności powiem, że przy 120 km na godzinę obroty wynosiły jakieś 2100, a przy 90 1700. Wyciszenie auta do 120-130 km na godzinę było naprawdę dobre. Powyżej tej prędkości zaczynało słyszeć się wyraźne podmuchy powietrza powyżej linii okien, ale i tak wyciszenie Eclipse Crossa uważam za jego zaletę.
Za to dużą wadą jest brak na pokładzie fabrycznej nawigacji, której do tego modelu nie można zamówić bez względu na wersję wyposażeniową. System inforozrywki wspiera co prawda integrację ze smartfonami przez Apple CarPlay i Android Auto, ale dla mnie to marna pociecha, bo z nawigacji korzystam zazwyczaj nie do wskazywania drogi, tylko do sprawdzania, czy przede mną jest zakręt, którego na przykład w nocy nie widzę i czy mogę bezpiecznie wyprzedzać, czy nie. Nie każdy może tak robi, ale bez względu na sposób korzystania, fabryczna nawigacja powinna w takiej cenie auta być chociażby dlatego, że w jej przypadku nie trzeba się martwić zasięgiem, kablem, którego można zapomnieć z domu, czy kompatybilnym telefonem, bo w końcu Android Auto na części trochę starszych smartfonów, nie mających go fabrycznie wbudowanego, trzeba ściągać z nieoficjalnych źródeł, bo w oficjalnym sklepie Google nie jest on w Polsce dostępny. Wspominałem przed chwilą o tym, że można zapomnieć kabla i mam właśnie potwierdzenie takie namacalne, zapomniałem wziąć go do nagrywania i już nawigacji nie mogę wam pokazać, no bo zapomniałem kabla i to jest problem. Problemem jest również to, że gdy się połączyłoby jednak smartfona, to przestaje działać płytka dotykowa, która służy normalnie do obsługiwania tego systemu, więc pozostaje obsługa głosowa albo obsługa dotykiem. Dotyk działa ok, ale ekran jest daleko ulokowany od tego, gdzie siedzi kierowca, więc nawet ja muszę się pochylać, żeby cokolwiek do niego sięgnąć. Gdybym był niższą osobą, to miałbym jeszcze większy problem. No i też 7 cali, które jest tutaj obecne, to nie jest już przekątna, która robiłaby wrażenie w dzisiejszych czasach. Gładzik ma wzorową reakcję na dotyk, intuicyjne jest też zatwierdzanie poprzez wciśnięcie go. Życie ułatwiają także przyciski nawigacyjne, to jest w nim ok, mniej ok jest sposób jego działania, ponieważ nie mamy tak jak w laptopach, że muśnięcie palcem przesuwa kursor na przykład o pół ekranu, tylko jeśli załóżmy jesteśmy w takim menu i chcemy przejść stąd tutaj, czyli z poprzedniej piosenki na kolejną, to trzeba zrobić tak. Każde przełączenie przez przycisk wymaga osobnego muśnięcia palcem, co finalnie jest dosyć mozolne i sprawiało, że i tak korzystałem zazwyczaj po prostu z obsługi dotykiem palcem, gdzie to wszystko odbywa się po prostu szybciej. Do zalet gładzika zaliczyłbym jeszcze to, że nowocześnie i ładnie się prezentuje. Estetycznie jest wkomponowany w tunel środkowy, też inne przyciski robią pozytywne wrażenie, ale to pozytywne wrażenie psują trochę przełączniki do grzania foteli, które wyglądają tak, jakby zostały wyciągnięte z magazynu, gdzie zostało trochę części po jakimś starym Pajero sprzed 10 lat. Nie pasują one tutaj zupełnie. System inforozrywki dostarczany przez Mitsubishi, nie wspomagany żadnymi smartfonami, działa szybko, jak widać wszystko ładuje się tutaj bez zbędnej zwłoki, szybko też przełączają się ekrany domowe, które niestety nie są informacyjne, a jedynie zawierają skróty, na przykład do ustawień, które mają ok strukturę, jeśli chodzi o opisy, o to jak to wszystko zostało pomyślane, ale bardzo źle został do nich dobrany interfejs, ponieważ jedna pozycja, na przykład w ustawieniach świateł czy jakichkolwiek innych, zajmuje 100% ekranu, więc trzeba się na ślepo przewijać góra-dół, żeby znaleźć to, co nas interesuje. Jeśli chcemy coś zmienić, to musimy nacisnąć zmień, musimy to zmienić, nacisnąć ustaw, poczekać, aż zostaną to wprowadzone, zakończone ustawienia. To wszystko po prostu wymaga zbyt dużo czasu, więc o ile podstawowe rzeczy, takie jak odpalenie radia czy odbiór połączenia, to jest ok, to jednak ustawienia, bardziej zaawansowane operacje powinny moim zdaniem zostać tutaj dopieszczone. Zmieniłbym też ulokowanie przycisków do sterowania komputerem między zegarami, ponieważ za kierownicą to nie jest najbardziej ergonomiczne miejsce. Komputer wyświetla dosyć podstawowe informacje, ale wszystkie te, które potrzeba, te najważniejsze są, więc niezbyt często trzeba będzie tutaj sięgać do tych przycisków. Chyba że wejdziemy w ustawienia, wtedy już trzeba poświęcić więcej uwagi na nie, ponieważ po pierwsze nie są one zbyt wygodnie przedstawione, ponieważ znowu dużo miejsca się marnuje, trzeba na ślepo chodzić po tej liście. Po drugie, nie ma tutaj języka polskiego, więc jeśli ktoś nie zna angielskiego, no to będzie musiał ze słownikiem te ustawienia sobie tutaj modyfikować. Lepiej jest, jeśli chodzi o sterowanie na kierownicy, ponieważ tam po lewej stronie mamy wygodne przyciski do obsługi systemu audio oraz telefonu. Mamy też tajemniczy przycisk, o którym powiem trochę później. Z prawej strony równie wygodnie steruje się tempomatem. Kierownica w Eclipse Crossie pracuje jak na mój gust trochę za lekko. Jej zachowanie utwardza się co prawda podczas podróży z wysokimi prędkościami, więc samochód nie myszkował mi podczas jazdy na przykład autostradowej. Nie mamy też tutaj do czynienia z lekkością obrotu na poziomie miejskich modeli, ale i tak jakiś wybór trybów jazdy z ustawieniami sportowymi by nie zaszkodził, ponieważ testowany Mitsubishi ma też całkiem żwawy styl prowadzenia. Układ kierowniczy nie ma wyraźnych luzów, a samochód jak na SUV-a całkiem bezpośrednio reaguje na ruchy kierownicą,
więc przy takiej charakterystyce aż się prosi o umożliwienie ustawienia mniejszej siły wspomagania, co na pewno pozytywnie wpłynęłoby na ogólne wrażenie z jazdy. Napęd na 4 koła SAWC w trybie auto w normalnych warunkach 20% momentu przekazuje na tylne koła, a w trybie na śnieg udział ten może się zwiększyć do 60%. Zawieszenie testowanego Mitsubishi zaprojektowane zostało głównie z myślą o komforcie, ale nie za wszelką cenę, więc jakieś przechyły w zakrętach, o ile się nie przeholuje z prędkością, nie są tutaj żadnym problemem. Eclipse Cross jednak nie udaje sportowca. Ogólny charakter tego samochodu zachęcał mnie do spokojniejszych podróży, więc podczas jazdy w tym stylu, z okazjonalnym, trochę ostrzejszym wchodzeniem w zakręty, podróżowało mi się tym autem naprawdę przyjemnie i też, co ważne, niczym mnie testówka nie zirytowała. To znaczy, po kilkunastu godzinach zakupu nie bolały mnie plecy, niedobijające i sprawnie pracujące zawieszenie nie męczyło na gorszej nawierzchni, a jadąc dłużej ekspresówką nie przeszkadzał mi też hałas. Omawiany Mitsubishi może nie wyróżnia się niczym szczególnym pod kątem zachowania na drodze, ale w każdym aspekcie trzyma solidny poziom. Testowana odmiana Intense Plus jest pierwszą, w której w Eclipse Crossie mogą znaleźć się światła przednie bilet, co oznacza, że zarówno mijanie, jak i drogowe wykonane są w tej technologii. Są one statyczne, więc o żadnych fajerwerkach nie ma co mówić, ale oświetlają drogę mocno, precyzyjnie i niczego nie mogę im zarzucić. Światła z przodu mają fajny kształt, na co głównie wpływa projekt diodowych pasków do jazdy dziennej. Niestety LEDów na kierunkowskazy już nie starczyło. Znalazły się one za to w kierunkach wkomponowanych w boczne lusterka, a z tyłu znowu mamy w kierunkowskazach żarówki. LEDy są w światłach pozycyjnych, które jednak nie zostały świetlnie połączone ze sobą, co jest moim zdaniem dobrym krokiem, bo i tak przez swoje wysokie położenie wyglądają ciekawie, a nie są przekombinowane. Zażarówkowe kierunkowskazy daje minus, ale ogólnie oświetlenie Eclipse Crossa wypada moim zdaniem na plus. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w testowanym Mitsubishi jest symboliczne, mamy podświetlone uchwyty na kubki, a także przestrzeń za dźwignią zmiany biegów, instrumenty pokładowe podświetlone zostały częściowo na biało, a częściowo na pomarańczowo, taki intensywny, dosyć ciemny pomarańcz tutaj mamy i taka kombinacja barw mnie, przyznam, kupiła, ponieważ tworzy ona tutaj przyjemny, nacechowany trochę tak sportowo nastrój, no i one się po prostu, te barwy ze sobą dobrze komponują, więc jest to ok. Na drzwiach też ok jest to, że sterownik lusterek, a także szyb, to wszystko jest podświetlone. Niestety na drzwiach mamy też przełącznik odblokowywania drzwi, sterowania centralnym zamkiem i on już swojego źródła światła się nie doczekał, co jest dla mnie trochę dziwne, no bo ta funkcja tak życiowo też jest istotna i fajnie byłoby mieć do niej łatwy dostęp po zmroku. Lusterka boczne w Eclipse Crossie mają imponujące rozmiary, frontowa szyba jest w nim umiarkowanie pochylona, widać przez nią trochę maski, która też jakoś znacząco nie opada, więc wyczucie, gdzie znajdują się przednie krańce nadwozia tego modelu nie było dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem, widoczność na boki jest dobra. Gdy popatrzę się do tyłu, to najpierw dostrzeże się masywny słupek poprzekątnej, ale zaraz potem zobaczy się unikalny kształt tylnej szyby, która dzięki temu, że jest podwójna i ma tą dolną swoją część, pozwala zobaczyć elementy, które znajdują się za samochodem, tak nisko jak w mało którym podwyższonym modelu, ale i tak fajnie, że w standardzie w Intense Plus dostaje się kamery 360 stopni o przyzwoitej jakości i też bardzo dobrym łączeniu obrazu z poszczególnych kamer. Są też czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Kamera cofania jest w testowanym modelu w standardzie w każdej odmianie. Od środkowego Intense dostaje się też bez dopłat czujniki parkowania. Będąc w temacie kamer, wypada wrócić do tajemniczego przycisku na kierownicy, który służy do odpalania kamer podczas jazdy do przodu. To jest bardzo fajne, ponieważ znajduje się cały czas pod ręką i można sobie albo mieć widok 360 stopni i kamerę z przodu, albo kamerę z przodu i kamerę pokazującą ten najbardziej newralgiczny punkt, to znaczy prawe nadkole. Na wstecznym przełączanie z kierownicy ujęć kamer też działa i przydaje się chociażby podczas wjazdu w miejsce postojowe wahacza. Poruszanie się gdzieś po parkingach ułatwia też niezły, jak na auto tego segmentu, promień skrętu, a lekkość pracy układu kierowniczego w warunkach miejskich jest jednoznaczną zaletą testowanego modelu. Generalnie Eclipse Cross z kształtem nadwozia i tylnej szyby, a także szybko wchodzącymi na listę wyposażenia asystentami parkowania jest naprawdę rozsądną propozycją, jeśli ktoś szuka podwyższonego samochodu, którym jednak w dużej mierze chce jeździć w mieście i nie chce się przy tym przesadnie stresować.
Podczas podróży w terenie zabudowanym potencjalny użytkownik Eclipse Crossa musi liczyć się ze spalaniem w okolicach 9,5 litra, bo tyle wyszło mi w trakcie podróży po centralnych częściach Warszawy w dzień pracujący około południa. Przez kilkaset kilometrów pokonanych na zwykłych drogach pozamiejskich średnie spalanie oscylowało wokół 7 litrów, w górach rosło do 8, przy 120 km na godzinę na ekspresówce zużycie paliwa wynosiło około 8,5 litra, a na autostradach 9,5, więc silnik benzynowy z omawianego modelu do najoszczędniejszych nie należy. Górne partie deski rozdzielczej w testówce wykonane zostały z miękkiego tworzywa o miłej moim zdaniem dla oka fakturze. Znaleźć je można również na drzwiach. Na drzwiach mamy też trochę materiału, trochę ekoskóry, trochę imitacji włókna węglowego. Srebrna listwa na desce rozdzielczej oddziela sekcje twarde od miękkich. Te twarde wyglądają trochę gorzej niż te miękkie, ale nie na tyle, żeby mogło mi to przeszkadzać. Za to przeszkadzała mi trochę fortepianowa czerń, która w dużych ilościach jest na tunelu środkowym i która łapie brud, zarysowanie, odciski palców, wszystko tutaj widać, tak jak wy też to widzicie w kamerze, więc trudno jest utrzymać te wszystkie błyszczące elementy w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o detale, to poza pewnymi wyjątkami, o których wspominałem, wszystko inne wypada dobrze, zarówno pod kątem tego, jak działa, jak również tego, jak zostało wykonane. Fortepianową czerń znaleźć można też wyżej na konsoli centralnej. Jeśli chodzi o spasowanie, to jest ono wzorowe, nic tutaj nie wydaje niepożądanych dźwięków, ani podczas jazdy, ani podczas naciskania, więc o ile ktoś nie ma uczulenia na fortepianową czerń, to z jakości wykonania wnętrza testowanego Mitsubishi powinien być zadowolony. Już od drugiej od dołu wersji wyposażeniowej Invite Plus w Eclipse Crossie w standardzie dostaje się system dostępu bezkluczykowego i pilota, który ma neutralne kształty, nie jest zbyt gruby, nie jest też zbyt ciężki, więc osobiście praktycznie w ogóle nie czułem go w kieszeni. Wykonany został bardzo rozsądnie, ponieważ mamy tutaj dominację chropowatego czarnego plastiku, po którym pomimo tego, że testówka miała już 30 tysięcy kilometrów na liczniku, praktycznie w ogóle nie widać jakichś śladów użytkowania. Jedynym designerskim, o ile tak to można nazwać, urozmaiceniem są tutaj srebrne przyciski z tyłu. Schowek przed pasażerem w testowanym Mitsubishi jest dwuczęściowy, ale jego główna sekcja nie jest zbyt pojemna. Za to w drzwiach bez problemów zmieści się butelka 1,5-litrowa. Mamy też trochę przestrzeni na drobiazgi. Za dźwignią zmiany biegów znajduje się półeczka, gdzie można położyć telefon, bo jest ona gumowana, ale jest też zbyt mała, więc ten telefon można tam położyć, ale będzie w zdecydowanej większości obecnych na rynku smartfonów wystawał. Na tunelu środkowym mamy dwa uchwyty na kubki. Jest też w podłokietniku schowek całkiem pojemny z wędrującą częścią na drobiazgi. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to moje kolana do oparcia tego fotela mają jeszcze całkiem przyzwoity zapas wolnej przestrzeni nad głową. Gdy się bardziej trochę wyprostuję, to marginesu nie mam, lekko moje włosy stykają się z podsufitką, ale w takim bardziej naturalnym ułożeniu mam minimalny zapas, więc mógłbym sobie tutaj bez cierpienia podróżować w drugim rzędzie, również centralnie, ponieważ tunel środkowy nie jest w testowanym Mitsubishi zbyt zaakcentowany. Podgrzewane fotele są standardem w omawianym modelu od środkowej wersji Intense. Bagażnik Eclipse Crossa ma pojemność 374 litrów. Jak na auto tego typu ma niezbyt wysoki próg załadunkowy, ale też niezbyt duży otwór. Boczne ścianki są dalekie od ideału, jeśli chodzi o regularność kształtów, ale za nad kolami wygospodarowane miejsce za na całkiem pokaźne schowki. Po obu stronach mamy też po lewej stronie haczyk, na przykład na torby z zakupami. Podłoga w testowanym egzemplarzu jest gumowa, jeszcze w takiej wersji zimowej, ale tą gumę można podnieść i mamy już zwykłą materiałową podłogę, pod którą jeszcze znajduje się całkiem pokaźny schowek, a także zestaw naprawczy. Producent nie podaje, do jakiej wartości zwiększają się zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu tylnej kanapy, więc po prostu pokażę, jak się sprawy mają po wykonaniu takiej operacji. Oparcia trochę się unoszą, a punkt ich łączenia z przestrzenią bagażową jest lekko tylko zaakcentowany. Mitsubishi, tworząc cennik Eclipse Crossa, poszło azjatycką drogą, to znaczy przygotowało kilka ustalonych wersji wyposażenia i ograniczyło możliwości personalizacji do minimum, bo ekstra zapłacić można tutaj tylko za lakier i różne akcesoria. Wyjściowo testowany model kosztuje 98 990 zł za wersję Invite, gdzie dostaje się niezłe wyposażenie z automatyczną klimatyzacją, przyciemnianymi szybami, 16-calowymi felgami aluminiowymi czy kamerą cofania, czyli żadnych poważnych braków
haków tam nie ma. Patrząc na tę cenę, warto też pamiętać o silniku, bo turbobenzyna 163 konie to poziom często flagowych, a nie podstawowych jednostek oferowanych u konkurencji. Testowana wersja Intense Plus kosztuje wyjściowo 134 990 zł i zawiera wszystko to, co widzieliście na filmie, i dopłaty wymagał tylko lakier. Najbogatsza odmiana InStyle ze skórami, panoramicznym dachem czy wyświetlaczem przeziernym kosztuje 149 990 zł. W momencie nagrywania tego testu producent oferuje rabaty na wszystkie wersje w wysokości od 9,5 do 14 tysięcy zł. Eclipse Cross będzie bardzo fajnym samochodem dla osoby, która poszukuje SUV-a przyjaznego podczas jazdy zarówno w mieście, jak i w trasie, takiej bez sportowych wrażeń, ale z komfortem, poczuciem przewidywalności i bezpieczeństwa. W takiej roli testowany model sprawdzi się moim zdaniem bez zarzutu, polecam tylko zwrócić uwagę na system inforozrywki i komputer pokładowy, bo te rzeczy są jednak istotne z punktu widzenia codziennego użytkowania, a w tych obszarach Mitsubishi dobrze nie wypada. Jeśli komuś jednak to nie będzie przeszkadzać i zaakceptuje też wyższe spalanie spowodowane mocnym benzynowym silnikiem obecnym w standardzie, to powinien być z prezentowanego modelu zadowolony. I to wszystko, co przygotowałem o Eclipse Crossie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!